Gliwicą, a centrum Wrocławia wynosi niecałe 15 minut koleją. Nie ma innego środka transportu na terenie Wrocławia, który umożliwi mieszkańcom Leśnicy dostać się do centrum Wrocławia w krótszym czasie albo w porównywalnym czasie. Jeżeli na linii Leśnica, Dworzec Główny pojawiłoby się, nie daj Bóg, katastrofa, modernizacja, ci ludzie wrócą do tramwaju, do samochodu, do autobusu. Wrocław nie jest w stanie sobie z tym tematem poradzić. Dlatego uważam, że czas najwyższy, żeby podjąć taką poważną debatę na temat, jak zorganizować kolej na terenie Dolnego Wrocławia oraz gmin ościennych, które najbliżej kooperują, tak aby koleje regionalne nie były przeciążone tylko komunikacją miejską Wrocławia. Wspomniał pan o tym, że w samym Wrocławiu niemal 30 przystanków jest kolejowych. Będzie. Czy jeżeli ktoś chce się w szybki sposób dostać, czy to nie jest problem, bo każdy pociąg zatrzymuje się na każdym przystanku, czy może jest takie rozwiązanie, żeby połączyć takie trochę szybsze połączenia? No ale to właśnie o tym mówimy. Z jednej strony powinna funkcjonować aglomeracyjna miejska kolej Wrocławia, a z drugiej strony połączenia regionalne. Wzorem Warszawy, gdzie funkcjonuje kolej miejska oraz kolej mazowiecka. To są dwie różne oferty, dwóch różnych przewoźników i inaczej dostosowana do potrzeb klientów oferta. Dzisiaj my mamy bardzo dobrze rozbudowaną sieć połączeń kolejowych, mamy duży tabor, czas najwyższy zacząć myśleć o różnicowaniu tej oferty i dopasowaniu ją do różnych grup klientów, dlatego że inne są oczekiwania mieszkańców Węglińca, Legnicy, aby dojechać do Wrocławia, a inne są oczekiwania mieszkańców Wrocławia, czy też gmin ościennych, którzy chcą się skomunikować z centrum Wrocławia albo z miejscem swojej pracy czy też uczelni. To są naprawdę inne oczekiwania. Dla porównania powiem państwu, że ostatnio dzięki prezesowi, który mnie zaprosił, pozwolił mi kupić bilet. Bardzo miła podróż kolejami dolnośląskimi na trasie Wrocław Główny Legnica, 57 minut, ale mój kolega jadący samochodem dojechał w tym samym czasie do Legnicy. Więc jaką ofertę mamy dla legniczan czy dla mieszkańców Węglińca, jeżeli samochód w tym samym czasie dojechał do tego samego miejsca? To jest pytanie, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć i dlatego czas najwyższy, żeby o tym rozmawiać i myśleć nad zróżnicowaniem tej oferty. Jeżeli z Lubina pociąg będzie jechał ponad 1,5 godziny, a z Lubina do Wrocławia, do centrum można dojechać w godzinę 15, to ja nie wiem, czy mieszkańcy Lubina i Polkowic będą wsiadać do pociągu. To jest pytanie, na które czas najwyższy sobie odpowiedzieć. Pytanie do pana Damiana Stawikowskiego, prezesa Zarządu Kolei Dolnośląskich. Jak pan się ustosunkuje do... Znaczy, to jest jakby, to nie jest nowość. Już tak jak kolega powiedział, marszałek Myrda, na terenie Mazowsza i Warszawy funkcjonują jakby dwie koleje, czyli kolej, która porusza się po Warszawie i gminach okolicznych, ale także jest taka kolej jak nasza, czyli koleje dolnośląskie, jest koleje mazowieckie, które jeżdżą po całym Mazowszu, tak jak my po całym Dolnym Śląsku i tam funkcjonują tak zwane ekspresy regionalne, które zamiast stawać na 20 kilku przystankach, stają na 6 i dzięki temu skracają czas podróży do Warszawy, na przykład z 1,5 godziny do godziny. I takie same analizy my dzisiaj przygotowujemy u nas w kolejach dolnośląskich, aby skrócić czas. Dzisiaj rozmawiałem z prezydentem Bolesławca przed tutaj tą debatą. Pytałem, ile jedzie pociąg i czy on jeździ pociągiem do Wrocławia. Mówi, że jeździ na razie samochodem. Dlaczego? Ponieważ od niego kolej jedzie około godzina 20 czy tam 1,5 godziny. Natomiast jak ja mu powiedziałem, że jeżeli byśmy skrócili czas przejazdu do godziny, wówczas naprawdę wielu pasażerów może przesiąść się, przepraszam, mieszkańców Dolnego Śląska z samochodu do pociągu, ponieważ zaoszczędzą te 1,5 godziny. I te 1,5 godziny mogą wówczas poświęcić na to, żeby albo się przejść na piechotę, czy też skorzystać z tramwaju, czy też nawet z taksówki, żeby przemieszczać się na terenie Wrocławia. Nie będą musieli szukać miejsca postojowego, nie będą musieli za nie zapłacić, a w czasie podróży w pociągu będą mogli sobie przeczytać gazetę, czy też poczytać internet, tak? Myślę, że ta oferta, która jest trendem nie tylko, mówię, w Warszawie, ale też i w całej Europie, bo to jest pewien standard, powinniśmy też stworzyć na terenie Dolnego Śląska jako uzupełnienie tego, co mamy dzisiaj, bo to, co powiedział marszałek i Patryk Wild, który jest współtwórcą tego, dzisiaj zatrzymujemy się wszędzie, dowozimy pasażerów, ale także trzeba pomyśleć o tym, żeby odciążyć te duże miejscowości od samochodów, czyli stworzyć ofertę tym mieszkańcom Dolnego Śląska taką, a dla nich najważniejszy jest czas, moim zdaniem,
aby wsiedli właśnie w pociąg i przyjechali do Wrocławia, czy też do dużych miejscowości pociągiem i na terenie już właśnie miasta danego korzystali z komunikacji miejskiej. To na pewno będzie sprzyjało też i drogom, i ochronie środowiska i wszyscy powinni być zadowoleni. No właśnie, tworząc ofertę, warto by było też akcję promocyjną stworzyć i poinformować ludzi o tym, że ten czas właściwie będzie się różnił. Co panowie proponują? Jak to można by było rozwiązać? Ale się mogę to powiedzieć. To jest właśnie ta oferta, którą chcą stworzyć. Dziś z Wrocławia do Legnicy jedzie się prawie godzinę, 55 minut. Jeżeli będziemy skracać ten czas, to myślę, że będzie o tym głośno, będziemy o tym na pewno głośno mówić, że wprowadzamy taką ofertę i dużo pasażerów naprawdę będzie się chciało przesiąść z samochodu właśnie na komunikację kolejową. Dziękuję. To może jeszcze powiem tak, że dobra oferta, wiadomość o dobrej ofercie, ona często rozchodzi się bardzo różnymi kanałami, bo po prostu jest korzystniejsza. I też kolejom dolnośląskim nie można odmówić zdolności promocyjnych, bo firma ma dobry wizerunek, dlatego że też oferuje dobrą ofertę. Ale myślę, że właśnie nie promocja to jest rzeczą najważniejszą, tylko ta dobra, sprofilowana oferta pod wszystkich pasażerów. Dlatego, że oczywiście inne są potrzeby aglomeracji, na przykład aglomeracji wrocławskiej, ale mamy też kilka innych na Dolnym Śląsku, o których zaraz powiem. A inna jest potrzeba pasażerów, którzy dojeżdżają z dalszych części województwa i chcieliby tą podróż skrócić maksymalnie. Także potrzebujemy co najmniej dwóch rodzajów pociągów, czyli pociągów regionalnych zatrzymujących się na każdej albo prawie każdej stacji, bądź też, które jeżdżą zazwyczaj w cyklu około cogodzinnym. Oczywiście w aglomeracji cykl jest potrzebny znacznie gęstszy, w związku z czym to jest zadanie dogęszczenia tych pociągów, ale to jest zadanie, które możemy robić wyłącznie we współpracy z samorządami, bo tak jak tu było kilkakrotnie mówione, zadaniem samorządu regionu jest transport regionalny. No i oczywiście są ekspresy regionalne łączące te największe ośrodki, zapewniające szybki dojazd tym mieszkańcom Dolnego Śląska, którzy mieszkają w bardziej peryferyjnych częściach województwa, którzy mieszkają po prostu dalej. Mamy na terenie województwa taki obszar rdzeniowy, który definiujemy jako trójaglomeracja. Trójaglomeracja to jest aglomeracja wrocławska, aglomeracja miedziowa i aglomeracja, którą nazywamy sudecką. I to w zależności od tego, jak ją opisujemy, to jest od Bielawy i Dzierżoniowa przez Świdnicę do Wałbrzycha i nawet do Jeleniej Góry. I ten obszar rdzeniowy Dolnego Śląska jesteśmy w stanie połączyć bardzo szybkimi ekspresowymi pociągami regionalnymi, które docelowo będą umożliwiały podejmowanie pracy i podejmowanie codziennej aktywności każdemu mieszkańcowi jednego z trzech obszarów w dowolnym z tych dwóch pozostałych. To jest rzeczywiście rewolucja transportowa, ale to jest coś, co powoduje, że mamy taki dwumilionowy aglomeracyjny obszar, jeden spójny rynek pracy. I to możemy zrobić wyłącznie wtedy, jeżeli rzeczywiście te pociągi łączące rdzenie tych obszarów aglomeracyjnych, czyli główne ośrodki, istotnie przyspieszą. Także te ekspresy regionalne to jest kolejne narzędzie integracji Dolnego Śląska, kolejne narzędzie poprawiania spójności regionu i też likwidacji oczywiście obszarów wykluczenia w tym sensie, że umożliwiające szybki transport pomiędzy głównymi obszarami, głównymi aglomeracjami Dolnego Śląska. Kolej ciągle się rozwija, planowane są nowe połączenia, między innymi to takie bardzo ważne, czyli Wrocław, Legnica, Lubin. Jakie jeszcze czołowe kierunki są obrane na przyszłość? No, najważniejsze zadania. Znaczy, mi się wydaje, że to tak jak mówiłem o tej trójaglomeracji, czyli to jest Jelenia Góra, Wałbrzych, mamy nadzieję, że przebudowa w ramach budowy linii w kierunku Pragi, ona jest w korytarzu międzynarodowym, w korytarzu TEN-T, że uda się wciągnąć, włączyć w przebieg tej relacji Świdnicę, no to byłby kolejny taki obszar. Oczywiście modernizacja planowana linii 137, linii podsudeckiej umożliwi połączenia szybkie pomiędzy Wałbrzychem, Świdnicą a aglomeracją miedziową. Ale oprócz tego naszym zadaniem jest też, i to jest drugi z naszych zadań, pierwszy to jest ten obszar rdzeniowy aglomeracja, drugi likwidacja obszaru wykluczenia
transportowego, czyli doprowadzenie przynajmniej do wszystkich stolic powiatów, bezpośrednich połączeń, bo dzisiaj mamy takie powiaty jak lwówecki, jak złotoryjski, jak polkowicki, jak górowski, które po prostu nie mają dostępu do transportu, pasażerskiego transportu kolejowego, i to jest nasze zadanie, likwidować te białe plamy transportowe, zapewnić obsługę miast powiatowych, no i zapewnić oczywiście obsługę naszych eksportowych produktów turystycznych, takich jak, no właśnie, jak Karpacz, jak Świeradów, jak Srebrna Góra, w której mieszkam, jak Radków i Narodowy Park Górstowych, jak uzdrowiska, Lądek Zdrój, czy stronie śląskie, stronie oczywiście z jakąś kombinowaną usługą transportową, autobusową do ośrodków w Czarnej Górze. To jest nasze zadanie na tą kadencję i myślę, że mamy olbrzymie szanse na to przy realizacji zapisów umowy koalicyjnej, że to zadanie sukcesywnie i z korzyścią dla Dolnoślązaków zrealizujemy. Pytanie do pana Krzysztofa Golubiewskiego. Jak kolej państwowa może wspomóc lokalny samorząd w ramach reaktywacji? Na pewno bardzo wielowymiarowo. Pierwsza sprawa to jest ten temat przekazywania nieczynnych linii kolejowych, o której tu mówiliśmy. Pierwsza taka linia wokół Dzierżoniowa do Bielawy została przekazana w grudniu zeszłego roku. Do czerwca tego roku planujemy przekazać kolejnych 100 km linii kolejowych. Łączny pakiet wszystkich linii osiągnie prawie blisko 500 km. Po pierwsze linie. Druga sprawa, potężny program inwestycji dworcowych, które realizuje PKP. To jest projekt, który obejmuje modernizację lub budowę 200 nowych stacji na terenie całej Polski. Z tego lwia część przypada właśnie na teren Dolnego Śląska. Dwa tygodnie temu otwierałem osobiście nowy, zmodernizowany dworzec w Chojnicach. W maju będzie otwierana stacja w Zgorzelcu. Takich obiektów, które tutaj powstaną na terenie całego Dolnego Śląska, będzie 17. Do tego Polskie Linie Kolejowe realizują kilkanaście projektów stacji kolejowych. Czyli to jest kolejny taki bardzo, myślę, bardzo duży obszar. Poza tym PKP może wspierać rozwój, chociażby uczestnicząc w programie Mieszkanie Plus. PKP dysponuje potężnymi zasobami gruntów. Te ziemie, które nie są potrzebne na rozwój, na dalszy rozwój kolei, będą przeznaczane chociażby na takie projekty rozwojowe, projekty mieszkaniowe. Projekty mieszkaniowe, ale też również projekty logistyczne. Rozmawiałem tutaj z kolegami z KGHM jakiś czas. Na terenie Dolnego Śląska nie ma takich centrów logistycznych, a wiadomo, że KGHM jest wielkim eksporterem i takie centrum z pewnością by się przydało. Powstaje duża fabryka akumulatorów LG. Trudno sobie wyobrazić, że wszystkie te akumulatory będą jeździły, będą wywożone stąd, tak naprawdę z tego terenu, transportem drogowym. Więc tutaj kolej absolutnie ma kluczową, zasadniczą rolę. Zrobimy chwilę przerwy. Teraz poprosimy państwa o pytania. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytanie do naszych panelistów? Barbara Pokorny. Mam takie pytanie. W związku z tym, że Koleje Dolnośląskie bardzo ładnie swoje linie poszerzyły, ale czy przewidują, nie wiem, jakieś ankiety w niektórych miejscach, przynajmniej Karłowice, Swojczyce, tam gdzie jest Volvo 3M, aby te przystanki, które są, mają dowozić tych ludzi do pracy, były zupełnie w innych miejscach? Bo powiem szczerze, że rozjeżdżają się totalnie. I może w innych miejscach, gdzie te Koleje Dolnośląskie dojeżdżają, takie ankiety należałoby przesłać i tych ludzi w jakiś sposób skomunikować z tymi dużymi pracodawcami. Jeśli mogę, żeby państwo też zrozumieli, my jesteśmy tylko przewoźnikiem, my jesteśmy właścicielem pociągów, natomiast właścicielem przystanków, ale także peronów i torów kolejowych, no są inne spółki, są to spółki państwowe, to one decydują
Oczywiście możemy o to wnioskować, ale także i samorządy, gdzie te przystanki powinny być, ponieważ to jest zadanie własne tych spółek. My stajemy tam, gdzie nam polskie linie kolejowe umożliwią, czyli stworzą perony, prawda? Oczywiście wiem, że samorządy mogą także w porozumieniu z polskimi liniami kolejowymi także budować swoje przystanki kolejowe i to już jest wówczas uzgodnienie pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a danym samorządem, tak, czy koleje dolnośląskie będą zatrzymywać się na tym przystanku. My bardzo chętnie będziemy chcieli się zatrzymywać, natomiast mówię, to już są kwestie współpracy pomiędzy samorządami, a przede wszystkim musi być wybudowana infrastruktura. My nie budujemy infrastruktury, my tylko